Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj drugi odcinek, który w całości nagram DJI Mini 3 Pro. Jest to nowy dron, którym latam już od 3 tygodni. Mamy dokładnie 3 tygodnie od premiery rynkowej tego drona i mam swoje obserwacje. Odbyłem mniej więcej 30 sesji już w tej chwili, także dość sporo, naprawdę sporo latałem. Codziennie latałem przynajmniej jedną sesję, jak nie dwie, czasami nawet trzy, jak tylko akumulator pozwalał mi, bo cały czas latam tylko z jednym akumulatorem. W dzisiejszej audycji powiem Wam o tych moich 5 topowych cechach, które mi się bardzo podobają i wyróżniają tego malucha, ale powiem też o tym, co mnie drażni, czy co mi przeszkadza, jakie są uciążliwości, bo wiadomo, że to nie jest też sprzęt idealny i ma też swoje wady, więc zaczynajmy. Jeżeli chodzi o zalety, na miejscu 5 na pewno to, że mamy możliwość nagrywania w 4K w 50 klatkach na sekundę w Polsce, czyli w systemie PAL, i dzięki temu jesteśmy w postprodukcji w stanie zdjąć o połowę tempo naszych ujęć. Genialna sprawa, jeżeli nagrywasz bardzo dynamiczne sceny, uważam, że to jest na pewno topowa wartość, którą wnosi ten model i warto wykorzystywać takie rzeczy, a dodatkowo nie tracimy jakości przy nagrywaniu w większym klatkarzu i to widać też w warunkach na przykład słabszego oświetlenia, że pomimo że to jest tak mała optyka, daje radę przy nagrywaniu w słabszym świetle właśnie w 50 klatkach na sekundę. Patrząc na te ujemne cechy, numer 5 to jest na pewno burak ładowarki. Dron, który kosztuje ponad 5000 zł w Polsce, co jest wartością bardzo wysoką i trzeba przyznać, że mamy znowu chyba najwyższe ceny na ten model. W każdym razie ten dron przychodzi do nas tylko z kabelkiem w wersji podstawowej. Nie ma tutaj żadnej ładowarki, a wiadomo, że jeżeli używamy standardowych ładowarek, to ładowanie trwa w nieskończoność. Ja używam ładowarki z MacBooka i to faktycznie fajnie wygląda, ale jeżeli używam zwykłej ładowarki czy podłączam do zwykłego gniazdka, to trwa parę godzin, więc pod tym względem jest mega słabo i uważam, że jeżeli kupujemy coś za ponad 5000 zł, powinniśmy otrzymać pełnowartościowy produkt, który zawiera też ładowarkę. Miejsce 4, zoom, pokrętło plus gimbal. I to jest genialna sprawa, dlatego że jesteś w stanie w tej chwili przesterować tak swoimi ujęciami, że masz nie tylko zbliżenie, ale jednocześnie ruch gimbalem, co we wcześniejszych kontrolerach nie było właściwie możliwe. Ten szary kontroler standardowy z Mini 2 ma tylko jedno pokrętło do regulacji gimbala, natomiast tutaj mamy też drugie pokrętło w tej aparaturze, które umożliwia nam przybliżenie podczas wykonywania ujęć. Numer 4, down. Ja bym powiedział, że to jest na pewno wpływ wiatru, bo ten dron nie jest idealny pod tym kątem. Ma dosyć dużą powierzchnię czołową i wykonywałem ujęcia na większej wysokości pomiędzy wieżami i faktycznie ledwie byłem w stanie wyjść z manewru, bo przelatywałem pomiędzy wieżami, domierzyłem centralnie i przy przelocie, już będąc bliżej obiektu, faktycznie ściągało mnie na prawą stronę bardzo mocno. Musiałem przyspieszyć i skontrować, ale to ujęcie już nie wyglądało tak dobrze, jakbym chciał. Więc na pewno wpływ wiatru jest na tego malucha i trzeba to przyznać. Ma on dużo większą powierzchnię czołową, te czujniki i cały jego kształt powoduje, że wiatr nim potrafi podczas ujęć miotać i to jest widoczne na ujęciach też. Miejsce 3, jeżeli chodzi o cechy top, to rozmycie tła. Tak jak widzicie w tej chwili, jestem w stanie zasterować ujęciami na tyle, żeby mieć pięknie rozmyte tło i ta przysłona 1.7 daje radę. To jest jeden z nielicznych modeli, gdzie możemy tak wyraźnie oddzielić siebie od tła. W tych dronach zwykłych, gdzie nie mamy regulacji przysłony, nie mamy wymiennej optyki, to jest genialna sprawa i tutaj można uzyskać już to wrażenie pierwszego planu, a także rozmytego drugiego planu, jeżeli podlecimy blisko obiektów. Fantastycznie to wygląda i ta przysłona 1.7 daje radę. Ludzie mówią, że ten dron ma słaby zasięg, zależy od miejsca. My osiągaliśmy w niektórych miejscach nawet 2,5 km, więc zasięg na pewno nie jest słaby, tylko zależy od specyfiki tego, jakie mamy otoczenie, jakie miejsce. Ale zdarza się tak, że chłopcy opowiadają o tym, że około 400 metrów to jest wszystko, co mogą wyciągnąć w mieście. Ja uważam, że ten dron też nie jest do latania dalszego w mieście niż 400 metrów, bo po prostu to jest mały dron, który może nam łatwo zginąć, albo możemy mieć różne przygody, więc lepiej latać nim bezpośrednio w zasięgu wzroku, tym bardziej, że prawo na to zezwala i tak nam definiuje, żeby latać tym dronem w zasięgu wzroku.
Do tej pory wszystkie modele DJI, praktycznie bez wyjątku, były głośne. Na tyle głośne, że jeżeli wisieliśmy blisko obiektów, załóżmy 50 metrów od obiektu, to faktycznie ludzie czuli, że ten dron im przeszkadza i wielokrotnie spotkałem się z takim odbiorem, że dron po prostu drażni ludzi i czują dyskomfort. Natomiast w tym modelu, nawet wczoraj byliśmy w bardzo dobrym hotelu i odleciałem może 50-70 metrów od hotelu i nie przeszkadzaliśmy gościom. A wyglądało to bardzo dobrze podczas tej sesji, można było się zbliżyć na chwilę, nie czuli dyskomfortu, my też nie czuliśmy się taką osobą, która narusza prywatność innym. I pod tym względem podczas latania blisko, także ludzi, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w to, co robimy, to jest mega cecha i trzeba to bardzo docenić. Jest cichy, jednocześnie ma duże rozmiary, jeżeli chodzi o śmigła i fajnie się sprawuje w tym bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Nie powoduje takiego dyskomfortu. Jeżeli chodzi o takie sprawy związane z grzaniem, głównie w momencie, kiedy mamy go w pozycji na stole czy w pozycji stacjonarnej, kiedy nie lata, on ma tendencję do tego, żeby generować bardzo wysoką temperaturę. Niestety po paru minutach się wyłącza, więc dobrze jest po prostu wykorzystać wentylator i faktycznie skorzystać z wentylatora w tym momencie. Powinniśmy wydłużyć ten czas, ale 5-10 minut to jest wszystko w zależności od temperatury i przewiewu, jeżeli chodzi o tego drona i nam się wyłączy. To jest pierwszy chyba taki model, który samoczynnie się wyłącza po paru minutach, to co zauważyłem. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o mój numer jeden, najlepszą cechę, to jest na pewno low light, czyli warunki słabego oświetlenia. Genialnie sobie daje radę, ale także wychylenie kamery do góry, bo jesteś w stanie osiągnąć takie efekty, których do tej pory nie byliśmy w stanie osiągnąć małymi dronami. Bo nawet jak Parrot Anafi miał odchylenie do góry, to nie miał tak dobrej kamery, jeżeli chodzi o słabe warunki oświetleniowe. I te dwie cechy powodują, że możesz wysokie obiekty filmować w taki sposób, jakich do tej pory nie osiągaliśmy. To jest naprawdę genialnie. Nawet drony, które mają pełną ruchomość gimbala, takie jak na przykład Inspire, też nie zerkają tak mocno do góry. I to jest unikalna cecha. Uważam, że to jest na pewno top, bo robi największe wrażenie. Jeżeli fajnie to rozegrasz, ładnie pokażesz obiekty, jeszcze przy zmianie kierunku albo wysokości, to można skomponować w ten sposób fantastyczne ujęcia i osiągnąć genialne rezultaty. No i teraz jeżeli chodzi o te cechy na minus, na pewno czas lotu mnie zaskoczył i to zdecydowanie odbiega on od specyfikowanego, bo 21 do 24 minut to jest co najmniej 10 minut mniej niż to, co mamy w specyfikacji, a przeciętnie układały się te sesje właśnie w takich granicach. Ja nie mówię, że zawsze startowałem z pełnym akumulatorem i zawsze kończyłem w stanie wyczerpania, ale w wielu przypadkach tak było, że startowałem prawie na full, a kończyłem, kiedy już był alarm słabego akumulatora, więc 21-24 zamiast 34 to jest zdecydowanie za mało. Na pewno aparatura, dużo można dobrego o niej powiedzieć, ale też można powiedzieć słabsze cechy, takie, że nie za bardzo mamy tutaj wejście. W tej chwili tańsze, nie wszystkie mikrofony można podpiąć, żeby nagrywać z narracją tutaj ekran, natomiast nie ma też wyjścia, nie ma wyjścia HDMI, nie ma wyjścia przez USB-C na dzisiaj, więc to jest fatalne, bo mamy 2022 rok i aparatura, do której nie można się podłączyć, nie można też używać jej z akcesoriami zewnętrznymi, jest to bardzo słabe, a to nie jest tani produkt, umówmy się, więc powinna mieć przynajmniej przyłącze mikro HDMI czy cokolwiek, co umożliwi nam integrację na przykład ze streamem lub wypuszczenie obrazu na telebim, powiedzmy, czy na monitor. Na pewno rozdzielczość nagrywanego materiału jest bardzo rozczarowująca, bo ja nie jestem w stanie pełnego ekranu wykorzystać na YouTube'a. 720x480 to jest wszystko, jeżeli chodzi o rozdzielczość, jaką uzyskamy z nagrania ekranu, więc to jest słabiutko. Jeżeli ktoś używa tego drona w celach szkoleniowych, na potrzeby YouTube'a, żeby pokazać jakieś funkcje, to niestety musi skalować ekran i zdejmować ten wymiar, dopełniać czymś innym na ekranie i to już nie wygląda tak profesjonalnie, więc pod tym względem jest słabo. Kończąc, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam za współtworzenie tego kanału. Już powoli dobiegamy, jesteśmy na prostej do 25 tysięcy subskrypcji, ale wyświetleń jest bardzo dużo.
dużo, bardzo dużo jest nowych widzów, bo codziennie nawet 2,5 tysiąca nowych ludzi pojawia się na kanale. Także dzięki serdeczne. Ja też staram się dawać z siebie mocno. Ostatnio mieliśmy plener dronowy weekendowy, właściwie nawet dwa. Jeden w maju, drugi na początku czerwca, ale też pracuję nad warsztatami online. W tej chwili kończę warsztat produktowy dotyczący zastosowania i w pełnego wykorzystania Mini 3 Pro. Mamy też darmowe produkcje, do których Was bardzo serdecznie zachęcam. Dla osób początkujących mam bardzo fajne opracowanie pod tytułem Jak zacząć przygodę z dronem. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.